Kwas hialuronowy jest już niemodny, tylko stymulatory tkankowe się liczą. Kwas hialuronowy jest niebezpieczny, zostaje w skórze na lata i w długim terminie szkodzi. Za każdym razem, kiedy słyszę takie zarzuty, to wiem, że osoba, która to wypowiadała, nie zna preparatów typu Skin Booster. Obecnie marketing medycyny estetycznej skupia się na stymulatorach tkankowych, które są modne i brzmią fajnie. Uwaga pacjentów jest coraz bardziej odciągana od kwasu hialuronowego. Czy słusznie? Zdecydowanie nie. To dlatego, że kwas hialuronowy może być także bardzo dobrym stymulatorem. Brzmi intrygująco? O czym pomyślisz, kiedy powiem słowa kwas hialuronowy i medycyna estetyczna? Jest duża szansa, że pierwsze skojarzenie, które Ci się nasunie, to wypełniona twarz, napompowane usta, nienaturalne efekty. Jednak kiedy zestawisz kwas hialuronowy nie z medycyną estetyczną, ale z kremem do twarzy, to od razu skojarzysz to pozytywnie, wyobrażając sobie dobrze nawilżoną skórę i dobrej jakości kosmetyki. Dlatego kojarzenie kwasu hialuronowego tylko z wypełnieniem twarzy, i to tym nieudanym, jest bardzo krzywdzące. Dlatego, że poza kremami i wypełniaczami, kwas hialuronowy w medycynie estetycznej występuje jeszcze w trzeciej roli, o której prawdopodobnie nie słyszałaś. Ale od początku. Kwas hialuronowy to nazwa substancji, związku chemicznego, który swoją drogą naturalnie występuje w organizmie człowieka. I tu mała ciekawostka. Kwas hialuronowy ma taką samą budowę u wszystkich organizmów żywych. U ludzi, u zwierząt, ale też na przykład u bakterii. Ten nasz naturalny kwas hialuronowy utrzymuje się w skórze tylko około 24 godzin. Następnie jest rozkładany przez enzym hialuronidazę, którą także produkujemy naturalnie. Kwas hialuronowy, który stosujemy w medycynie estetycznej, mogę porównać do butów. Z pewnością masz w szafie buty na różne okazje. Te codzienne i te wyjściowe. Buty, które będą odpowiednie na spotkanie biznesowe, prawdopodobnie nie będą dobre na plażę. Jednak w swojej szafie potrzebujesz zarówno jednych, jak i drugich. W medycynie estetycznej kwas hialuronowy, którego używamy na casualowe okazje, to tak zwany nieusieciowany kwas hialuronowy. To lekki kwas, który jest metabolizowany przez nasz organizm w ciągu 1-2 dni przez naturalne enzymy hialuronidazy. Dlatego po mezoterapii nie będziesz miała efektu liftingu twarzy, a tylko i aż efekt nawilżenia. Po drugiej stronie mamy kwas hialuronowy usieciowany, który w porównaniu do butów jest czymś w stylu ciężkich butów wojskowych do zadań specjalnych. Kwas hialuronowy usieciowany jest skonstruowany tak, żeby utrzymywał się w naszym organizmie długo i żeby naturalna hialuronidaza nie rozkładała go od razu. Dlatego może pełnić rolę wypełniacza i może być używany do wolumetrii albo powiększania ust. Kwas hialuronowy usieciowany może być, w uproszczeniu mówiąc, gęstszy lub rzadszy. To tak zwany stopień sieciowania, który decyduje, jak długo kwas będzie utrzymywał się w organizmie. W zależności od stopnia sieciowania może to być od 6 do nawet 18 miesięcy. Nie zawsze i nie wszędzie wybierzemy ten najbardziej gęsty kwas. Zależy to od okolicy zabiegowej i pożądanego efektu, ale to temat na osobny film. No i właśnie, czy jest coś pomiędzy czymś bardzo lekkim i tym ciężkim wypełniaczem? Właśnie jest. I to coś pomiędzy to właśnie skin boostery. Kwas hialuronowy zawarty w skin boosterach nie jest ani usieciowany, ani nieusieciowany. Mamy tutaj kwas hialuronowy stabilizowany. To znaczy taki, który z jednej strony ma tak skonstruowaną cząsteczkę, żeby utrzymywała się w organizmie dłużej, dłużej niż ten do mezoterapii. Ale też tak ustabilizowana, tak skonstruowana, żeby utrzymywała się krócej niż ten, który jest do wypełnienia. Natomiast pozbawiony jest działania wypełniającego, dodającego objętości. Stabilizacja produktu to znaczy, że cząsteczka jest splątana i skołtuniona i dzięki temu jest trudniejsza do metabolizacji. Organizm musi się bardziej postarać i wysilić. I dzięki temu taki skin booster utrzymuje się w organizmie przez dłuższy czas. A w konsekwencji dzięki tej dłuższej obecności możemy dłużej wykorzystać właściwości stymulujące takiego kwasu hialuronowego. Ponieważ preparaty ze stabilizowanym kwasem hialuronowym nie mają swojej nazwy, to na potrzeby tego filmu będę nazywać je skin boosterami, czyli z angielskiego stymulatorami skóry.
Jak to się dzieje, że kwas hialuronowy w ogóle może stymulować skórę? Dzięki tak zwanej biomechanicznej stymulacji. Wszystko za sprawą swojej fizycznej obecności w skórze. Kiedy preparat zostanie podany w skórę, to jego cząsteczki wkurzają nasze komórki, fibroblasty, które potem docelowo produkują kolagen. Fibroblasty są pociągane, dociskane i podrażnione obecnością tego kwasu hialuronowego. I nie dzieje się to tylko wtedy, gdy wprowadzamy preparat, ale dłużej w czasie. Bo kto by nie zareagował na takie uporczywe drażnienie i dziuganie? Jednak w tym wypadku ta reakcja na drażnienie jest korzystna i potrzebna. Dlatego, że w odpowiedzi fibroblasty zmieniają swój kształt. Przybierają formę taką bardziej palczastą, taką bardziej postrzebioną i przez to zyskujemy więcej punktów, więcej płaszczyzny, do których może nam się doczepić kolagen. Inaczej mówiąc, zyskujemy większą przestrzeń i możliwość do połączeń kolagenu. I po czasie widzimy to w lustrze, bo nasza skóra jest jędrniejsza i wygląda młodziej. Drugi efekt, poza tą stymulacją do produkcji kolagenu, to nawilżenie skóry. I to nie byle jakie. Kwas hialuronowy to substancja, która doskonale nawilża skórę, w tym przypadku od środka. Może on związać i przyciągnąć nawet 1000 razy więcej wody niż jego waga, a to dużo. Dzięki stabilizacji cząsteczki nawilżenie trwa dłużej i mocniej, co przekłada się na zauważalne efekty nawilżające. Jak w takim razie ta stymulacja i nawilżenie przełoży się realnie na to, co zobaczysz w lustrze? Ogólnie mówiąc, otrzymasz rewitalizację skóry, czyli zobaczysz lepsze napięcie skóry, lepszą jędrność, miękkość i gładkość, ale także wyrównany koloryt, nawilżenie skóry, promienność tej skóry. Skóra po prostu będzie wyglądać lepiej i zdrowiej. Zyskujemy także poprawę elastyczności. To znaczy, że skóra ma mniejszy problem z odkształceniem się, a po pociągnięciu czy przygnieceniu skóry przy tak zwanym na przykład pinch teście, szybko wraca do swojej wyjściowej formy. Sama rozciągliwość skóry także ulega poprawie, czyli można ją mniej rozciągnąć, co także widzimy w pinch teście. A skoro o efektach mowa, to oprócz tego, czego się spodziewać, ważne jest, kiedy tego oczekiwać. Pierwsze efekty, które poczujemy i zobaczymy, to efekt nawilżenia i tym samym tą gładkość i miękkość skóry. I to zobaczymy już po kilku dniach od zabiegu. Natomiast efekt stymulacji pokaże się nam dopiero po około 4 do 6 tygodniach, w zależności od naszego organizmu. Dobra wiadomość jest taka, że efekty już uzyskane utrzymują się długo. Po roku od zabiegu cały czas możemy obserwować poprawę od stanu wyjściowego. Oczywiście z czasem efekt się zatraca, a my mimowolnie nadal się starzejemy, dlatego ten efekt nie będzie idealnie stabilny i jednorodny w czasie. Ale ważne jest to, że jest lepiej w porównaniu do momentu wyjściowego. Nic nie jest na stałe, a żeby podtrzymywać korzystne efekty, robimy zabiegi przypominające. W kwestii powtarzalności zabiegów, nie zdziwcie się, jak powiem, to zależy. Zależy od potrzeb skóry, od wcześniejszych zabiegów i planu terapeutycznego. Czasem wystarczy jeden zabieg na pół roku, a czasem wykonujemy całą serię 3 zabiegów co miesiąc. Nie ma jednej słusznej odpowiedzi, tak jak i nie ma jednego słusznego postępowania, jednego schematu. Trzeba rozumieć preparat i to, co może zaoferować. Wtedy, gdy mamy doświadczenie, to mamy wizję efektów i tego, czego realnie możemy się spodziewać. Dlatego każdy zabieg należy wybrać i zaplanować do wyjątkowych potrzeb pacjenta. Zastanówmy się teraz, jakie są minusy tego zabiegu. Oto one. Nie ma efektu liftingu. To nie jest najmocniejszy stymulator tkankowy. Nie ma efektu metamorfozy, choć według mnie i pacjentów po zabiegu jest efekt wow. Trzeba tylko dostosować swoje oczekiwania i dobrać preparat dla takich pacjentów, którzy faktycznie potrzebują tego efektu, a nie na przykład efektu wypełnienia bądź mocniejszej stymulacji. Ja sama wykonuję ten zabieg u siebie raz na pół roku, na twarz, szyję i ostatnio także na dłonie. Zawsze, gdy zaczynam zauważać, że kąciki ust trochę mi opadają, bo jest to mój największy kompleks, po zabiegu widzę, że problem już nie występuje.
ale jak sami widzicie, jestem młoda, więc moje potrzeby nie są bardzo skomplikowane. Natomiast sam zabieg spokojnie jest dla każdej grupy wiekowej, także dla osób starszych niż ja, ale jako dodatek do tych mocniejszych stymulatorów. A jakie są plusy? Preparat jest dość uniwersalny. W zasadzie, oczywiście z odpowiednim dostosowaniem, możemy go podać w każdy obszar naszego ciała. Ciekawostka na pewno jest taka, że możemy go podać także do ust, nie jako powiększenie ust i nie jako modelowanie, ale jako rewitalizacja. W sytuacji, kiedy mamy przesuszone, pękające usta, a chcemy, żeby czerwień wargowa była bardziej napięta, taki preparat będzie bardzo dobrym wyborem. Drugim ważnym plusem jest szerokie zastosowanie, niezależnie od wieku pacjenta. W 2007 roku powstało badanie z użyciem stabilizowanego kwasu hialuronowego, gdzie średni wiek pacjenta wynosił 74 lata. Pacjenci przeszli pełny cykl terapeutyczny, a to znaczy, że wykonana była u nich seria trzech zabiegów. Oczywiście efekt nie był oceniany na podstawie odczuć pacjenta czy lekarza, a w pobranych wycinkach skóry do badania. Badanie było więc bardzo rzetelnie przeprowadzone. U każdego z 11 badanych pacjentów uzyskano zwiększoną ilość kolagenu po 4 i po 13 tygodniach od wykonanego zabiegu. Po 13 tygodniach ilość kolagenu była znacząco wyższa niż po 4 tygodniach. Kolejny plus jest taki, że dzięki działaniu stymulacyjnemu możemy użyć go, i to z sukcesem, do redukcji blizn, także tych potrądzikowych. Możemy zmniejszyć już widoczne zmarszczki, także te na czole. Ale uwaga! Preparaty typu Skin Booster to nie jest tylko głęboka mezoterapia. To dużo, dużo więcej. To połączenie plusów mezoterapii i stymulacji. Niestety, preparat ten ma jeszcze jeden minus i jedno dodatkowe obciążenie typowe dla kwasu hialuronowego. W tym przypadku chodzi o to najgorsze. Przez swoją gęstość preparaty typu Skin Booster mogą spowodować ucisk lub zatkanie naczynia krwionośnego. Dlatego mogą spowodować niedokrwienie skóry. Czyli tak samo jak w przypadku podania wypełniacza grozi zatkaniem naczynia i w najgorszym scenariuszu martwicą skóry, tak samo może być też w przypadku takich skin boosterów. Dlatego to bardzo ważne, kto wykonuje Wam taki zabieg. Specjalista, który podejmuje się wykonania tego zabiegu, musi wiedzieć, jaką odpowiedzialność ma w ręce i co zrobić w sytuacji, gdy trzeba będzie odwrócić efekty zabiegu. Dlatego dla Waszego bezpieczeństwa zalecam robić ten zabieg w sprawdzonym i profesjonalnym gabinecie. Czy są mocniejsze stymulatory? Stymulator typu Skin Booster to nie jest najmocniejszy stymulator dostępny na rynku. Są preparaty, które robią to mocniej i mogą być lepszym wyborem. Dla osiągnięcia wymarzonego efektu ważne jest prawidłowe dobranie odpowiedniego preparatu dla siebie. Dlatego przygotowałam dla Was film, w którym porównuję trzy najsilniejsze stymulatory kolagenu. Miniatura wyświetla się teraz tutaj na ekranie. Kliknij i dowiedz się o mocnych stymulatorach tkankowych. Do zobaczenia!